Kronika Kozienicka już od 22 lat gości w państwa domach. Dokładnie 29 marca 1994 roku ukazało się pierwsze wydanie naszego programu. Od samego początku istnienia kronika jest jedną z form działalności Kozienickiego Domu Kultury. Od października ubiegłego roku mamy nową siedzibę w Centrum Kulturalno-Artystycznym przy ulicy Warszawskiej. Nowe studio daje nam nowe możliwości. Możemy tworzyć lokalny program w zupełnie innych lepszych niż dotychczas warunkach. Od stycznia ośmioosobowy skład przygotowuje informacje nie tylko z terenu gminy, ale też z terenu całego powiatu kozienickiego. Rozpoczęliśmy także nadawanie w jakości HD. Po wielu dniach prób i przygotowań uruchomiliśmy nasze wirtualne studio. Teraz weekendowe podsumowanie wydarzeń tygodnia odbywa się w zupełnie nowej scenerii. Zmieniona została również oprawa graficzna naszego programu. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom widzów, poszerzyliśmy też naszą ramówkę o cykliczny program Rozmowa z, w którym przeprowadzamy ciekawe wywiady z naszymi gośćmi. Do widzów kronika dociera poprzez sieć telewizji kablowej oraz poprzez internet, a dokładniej kanał filmowy w serwisie YouTube.